Cześć, cześć, witajcie na kanale Co mi się na winie. Dzisiaj zapraszam Was na odcinek o popularnym winie z brandu Panul z odmiany Cabernet Sauvignon. Zapraszam. Cześć, witajcie na kanale Co mi się na winie? W kolejnym odcinku 63. 63 odcinki będą już na kanale w momencie, kiedy ten opublikuję. Także już trochę jest do oglądania. Jeżeli ktoś z Was trafił tutaj po raz pierwszy, no to ma co nadrabiać. No bo trochę już tych win się pojawiło. Dzisiaj wino bardzo znane, znana marka, znany brand. Na pewno jesteście z tym, z tą etykietą opatrzeni. Zresztą o winie i o etykiecie oczywiście za chwilę. Studio numer 1, kadr numer 2. W zeszłym odcinku Was pytałem o to, co myślicie na ten temat, na temat zmiany kadru i dosyć dużo przychylnych takich ocen było, więc myślę, że przy tym kadrze zostaniemy, aczkolwiek niektórzy sentymentalnie jednak podchodzą do tego pierwszego. No zobaczymy jak to się rozwinie. Na razie ja się zaczynam przywiązywać do tego ujęcia. Jest coraz cieplej i być może będziemy chcieli też nagrać coś w plenerze. Jeżeli taka koncepcja Was pociąga, no to dajcie znać w komentarzach, napiszcie plener albo tak, jeżeli uważacie, że konwencja tego kanału do takich realizacji też pasuje. Dobrze, co za wino dzisiaj dla Was przygotowałem? Otóż jest to bardzo znany brand. Przybliżę etykietę, żebyście widzieli dokładniej. Brand nazywa się Panul i jest to jedna z takich linii, czy jeden z brandów takiego producenta, który nazywa się Marcicou. Tutaj macie taki emblemat tej winnicy. Jest to zresztą winnica, która chwali się tym, jeżeli tak można powiedzieć, że jest największą rodzinną winnicą w Chile. Tutaj od razu Wam pokażę korek naturalny, który zamyka to wino. Również ma emblemat tej winnicy. Ja zawsze lubię, jak na korkach jednak coś się dzieje i kiedy te korki są personalizowane, to myślę, że to fajnie wygląda. Dobrze. Co tutaj jeszcze ciekawego na etykiecie tego wina jest zawarte? Otóż, no Panul, jak mówiłem, Panul to w ogóle oznacza taki uścisk, taki serdeczny uścisk po hiszpańsku. Jest to wino z odmiany Cabernet Sauvignon, odmiany, która jest najbardziej rozpowszechnioną odmianą winorośli na świecie w ogóle. Praktycznie trudno sobie wyobrazić region winiarski, w którym ta odmiana nie występuje. Występuje również w Polsce. Macie informację, że jest to Oak Aged Reserve, czyli jest to wino starzone w dębowych beczkach i myślę, że to mocno wpływa na smak i aromat tego wina. O tym się zaraz przekonamy. Co tu jeszcze ciekawego? Kolczaguła. Tutaj no, taki napis może trochę mniejszy i taką dosyć specyficzną czcionką. Nie wiem, czy to będzie widoczne, ale jest to dolina Kolczaguła. Jest to taka dolina dosyć popularna, jeżeli chodzi o robienie win w Chile. Jak znacie kształt Chile, to jest taki długi dosyć pasek umiejscowiony mniej więcej między Andami a Oceanem Spokojnym. To mniej więcej w środku tej długości Kolczaguła występuje. Jakieś 150 chyba kilometrów na południe od Santiago de Chile, czyli stolicy tego kraju. Co tu jeszcze mogę Wam ciekawego powiedzieć o etykiecie? 13,5% alkoholu. I to chyba tyle, jeżeli chodzi o takie kwestie techniczne. Natomiast jeżeli chodzi o etykietę, to jeszcze o jednej rzeczy muszę Wam powiedzieć koniecznie. Dlatego, że tak dla porządku, ja to ten odcinek nagrywam w połowie mniej więcej kwietnia 2022. I kupując tę butelkę, dostałem, czy na tej butelce była taka nakładka, która głównie jest po to tutaj nałożona, żeby poinformować o zmianie etykiety. Nie wiem, na ile to będzie widać, ale zobaczcie. Tutaj po
tej stronie jest stara etykieta, czyli właśnie ta, to już jest stara, tak można nazwać ją, a po tej stronie jest obrazek tej etykiety, która się pojawi w sklepach. Mówię o tym dlatego, że być może na rynku już jest to wino w nowej etykiecie, a na pewno będzie tak, że ta wersja no prędzej czy później zniknie z rynku, więc też, żebyście nie byli zaskoczeni, taka zmiana nastąpi. Jeżeli tego nie było dobrze widać, bo nie wiem jak to wyjdzie, to możecie sobie wejść na stronę panul.pl po prostu. To jest taka strona w języku polskim, no, dedykowana na rynek polski, o tym brandzie i tam już macie te etykiety tak bardzo, bardzo, bardzo wyraźnie pokazane. Także jeżeli byście chcieli mieć pewność, że o tym samym winie będziemy mówić, no to możecie sobie tę informację tam sprawdzić. Dobrze, co tu jeszcze Wam powiedzieć ciekawego? Powiem Wam tylko, że wybór tego wina został zainspirowany przez takiego widza, który ma na imię Kuba. Jest takim moim starym znajomym i też dosyć często się tutaj udziela w komentarzach pod nickiem Lokalny Demokrata. Także dzięki Kuba za przypomnienie mi tego wina, bo ja to wino znam, ale muszę Wam powiedzieć, że ostatnio piłem je bardzo, bardzo dawno temu i przypomniałem sobie o tym winie, spróbowałem przed nagraniem i stwierdziłem, że jest to coś, o czym warto wspomnieć. Dobrze, słuchajcie, przejdźmy sobie do wyglądu tego wina. Bardzo ładny, taki klasyczny wizerunek, ładna barwa, dość ciemna, aczkolwiek nie taka smoliście ciemna, ale myślę, że się prezentuje bardzo, bardzo fajnie. I teraz tak, mamy tutaj do czynienia z rezerwą, tak jak już mówiłem, czyli wino było starzone w dębowych beczkach. Tutaj na kontretykiecie takim dosyć małym drukiem jest napisane, że to wino spoczywało w dębowych beczkach przez 6 miesięcy. No i dębowe beczki, pamiętajcie o tym, najczęściej się... O, dzień dobry. Dzień dobry. Tak, tak, tak. No jak wiecie, od jakiegoś czasu... Znaczy, jak wiecie, ci z Was, którzy śledzą Instagrama, wiedzą, że w moim domu się pojawił kot. Kotka, dokładnie, która tutaj będzie teraz wchodzić w kadr, się przypamiętała po prostu, no i stwierdziliśmy, że już zostanie, no i efekty widzicie na własne oczy. No dobra, ale już idź sobie, na razie. Dobrze, o czym mówiłem? Mówiłem o dębowych beczkach. Słuchajcie, aromat, jak będziecie słyszeć takie dziwne hałasy, to właśnie kot sobie tutaj poczyna. Dębowe beczki najczęściej się uwidaczniają w aromacie takich win, które były w nich starzone i takim najczęstszym aromatem jest aromat wanilii, ale jest cała gama takich aromatów ciekawych, które mogą w takich winach występować. Czekolada, tytoń, kawa, jakieś przyprawy, także myślę, że jest to ciekawy temat, o którym dosyć często wspominam, no ale warto o tym przypominać. Dobrze. Co ja tutaj w tym akurat konkretnie winie typu rezerwa czuję? No czuć beczkę, czuć wanilię, ale też czuć taką czekoladowo-kawową nutę, taką ciemną czekoladę, lekką kawę. I taki delikatny, w ogóle mam wrażenie, taki aromat właśnie takiego po prostu drewna. Taki drewniany trochę aromat, ale on nie jest nieelegancki. On jest raczej taki charakterystyczny, tak bym to nazwał. Natomiast, co ważne, to nie jest tak, że tylko beczkę tutaj czuć. Bo powiem Wam, że ja lubię wina starzone w dębowych beczkach, ale czasami jest tak, że ten dąb jest zbyt dominuje nad innymi aromatami, które wino oferuje. Tutaj tak nie jest, dlatego że zaraz za beczką pojawiają się bardzo fajne aromaty takiej ciekawej mieszanki owocowej. Takiej wiśniowo-jeżynowo-porzeczkowej, tak bym to nazwał. Ale dosyć świeżej, takiej rzeźkiej, która to w połączeniu z tymi aromatami beczkowymi daje moim zdaniem wino bardzo, bardzo ciekawe, ale też takie dosyć, bym powiedział, eleganckie i nie ostre, bo
Cabernet Sauvignon, musicie pamiętać o tym, że jest odmianą taką dosyć intensywną. Potrafi być bardzo ostra, bardzo taniczna, bardzo taka kwasowa. Zresztą no to bardziej tutaj opisuje smak, to się zaraz przekonamy, jak tutaj jest w tym wypadku. Ale aromat jest taki bardziej, bym powiedział, taki już zaokrąglony i całkiem przyjazny. No i powiem wam, że w smaku jest bardzo, ale to bardzo podobnie. Czuć owoce, czuć jest mocno wiśniowe, lekko kwasowe, ale leciutko. To jest taka kwasowość, która jest potrzebna, ale absolutnie nie dominuje. Także jak na Cabernet Sauvignon, wino jest dosyć delikatne. To też jest zresztą efekt starzenia w dębowych beczkach, bo takie starzenie w dębie nie tylko wzbogaca wino aromaty, ale także właśnie je tak trochę wygładza. Ale czuć w smaku też te aromaty beczkowe. Takie właśnie bardziej tutaj, czy mocniej się jeszcze ta czekolada moim zdaniem uwidacznia. Słuchajcie, naprawdę też takie aromaty jeszcze lekko przyprawowe, takiego czarnego pieprzu, ale też to nie jest aromat ostry, to jest taki po prostu aromat ciekawy, jakiś taki, wiecie, przełamujący to wino trochę. Powiem wam, że to jest takie wino, które moim zdaniem pasuje do wielu gustów, jeżeli chodzi o czerwone wino, bo ono i chyba zadowoli osoby, które lubią takie wyraźnie wytrawne wino, bo ono jest wytrawne, czuć to, ale z drugiej strony osoby, które lubią wina nieco jednak delikatniejsze, takie, które tą wytrawnością i kwasowością nie atakują jakoś tak bardzo nadmiernie, to wydaje mi się, że to też wino będzie dla takich osób odpowiednie, bo no mówię, to jest przykład Cabernet Sauvignon podany w takim bardzo przystępnym stylu. Także słuchajcie, no uważam, że wokół tego wina warto się zakręcić. Jeszcze bardzo ważne informacje, o których czasami zapominam. Cena i dostępność. Otóż, ja za to wino zapłaciłem 28 z jakimiś tam groszami, 28 zł z groszami. Kupiłem to wino w Carrefourze. Natomiast powiem wam, że to jest wino bardzo, ale to bardzo szeroko dostępne. Zresztą wszyscy z was, którzy dosyć często gdzieś tam kończą swoje zakupy, czy zaczynają swoje zakupy w sekcjach pod tytułem wino w sklepach, w marketach, na pewno te etykiety, bo tych win z serii Panul jest dosyć dużo, na pewno je znacie. One jest dostępne w Carrefourze, jest dostępne w Selgrosie, w Makro, w Leclercu, w Stokrotce, w Piotrze i Pawle, czyli teraz to się nazywa Spar chyba. Nawet w niektórych Żabkach, słuchajcie, to wino jest dostępne, także naprawdę, naprawdę nie będziecie mieli problemu z tym, żeby to wino kupić. Wydaje mi się, że nie ma go w dyskontach, to znaczy nie ma go w takich sklepach jak Lidl czy Biedronka, ale tutaj też nie mam jakby stuprocentowej pewności, ale no, ja nie kojarzę tego wina z tymi markami, także tak to wygląda. Słuchajcie, i teraz tak. Moim zdaniem wybitne wino do czerwonych mięs. Będzie bardzo fajnie podkreślać, znaczy w ogóle mięsa, bo to nie musi być mięso jakieś wybitnie mocno takie czerwone, w sensie zrobione na ciężki sposób. To może być jakaś wieprzowina. Wydaje mi się, że takie połączenie z tym winem będzie bardzo fajne. Aczkolwiek ja bym nie miał oporów, żeby to wino sobie po prostu otworzyć wieczorem tak dla przyjemności i jakieś ewentualnie jakaś drobna deska serów, jakieś wędliny i naprawdę moim zdaniem to wino może wam dać sporo przyjemności. Dobrze, tak sobie tutaj jeszcze oglądam etykietę, czy o czymś zapomniałem, czy coś jeszcze mogę wam o tym winie dodać. Chyba nie, chyba już je rozpracowałem tak jak chciałem. Słuchajcie, przypominam, że to jest efekt takiej sugestii od mojego znajomego Kuby. Jeżeli wy macie jakieś sugestie, to proszę o komentarze pod tym tytułem i
pod tytułem rekomenduję wino i konkretnie wymieniajcie, jakie waszym zdaniem wino tutaj powinno się znaleźć. Ja wiem, że te rekomendacje się pojawiały już dosyć często i nie wszystkie zostały spełnione, ale, no, ale jestem ciekawy, bo wam też jakieś ciekawe nowości mogły w ostatnim czasie wpaść, nawinąć się, więc jeżeli macie takie sugestie, to będę bardzo chętny, żeby je poznać. No dobra, dziękuję za uwagę, dziękuję za to, że już 63 odcinki niektórzy z was obejrzeli. Jeżeli ktoś jest taki, kto ja chyba przy 50 odcinku pytałem, czy ktoś obejrzał 50 odcinków, wszystkie 50. Jeżeli ktoś z was obejrzał wszystkie 63, to też możecie w komentarzach dać znać. Napiszcie po prostu 63. Pamiętajcie o tym, żeby śledzić Instagrama. Instagram, odnośnik jest pod spodem. Na Instagramie są informacje na temat tego, co się szykuje na kanał, co mi się nawinie na kolejne odcinki. No i subskrybujcie kanał oczywiście. Jeżeli jeszcze tego nie zrobiliście, to zachęcam, żebyście byli też na bieżąco z nowościami na kanale, co mi się nawinie. Trzymajcie się jeszcze raz. Dzięki za uwagę i do zobaczenia w kolejnych tygodniach. Cześć!